Jest rok 1920. W dniach 13-25 sierpnia odbywa się decydujące starcie polskiej armii z bolszewikami i mamy do dzisiaj znany cud nad Wisłą. Dokładnie 101 lat później, dokładnie między tymi datami, między 13 a 25 sierpnia, czyli dokładnie, oczywiście, 22 sierpnia 2021 roku, dwóch szeregowych, Kasprzak i Pawlicki, ratują drużynę grudziąską znowu nad Wisłą od pana Duńczyka, Duna i Polaka, wyrywając zwycięstwo nad Częstochową 48-42. Darku, który cud jest prawdziwszy? Oba nad Wisłą. Na początku chciałem powiedzieć: Patryk, nie ten podcast. Ale potem wyczułem już wczesnego Wołoszańskiego. Nie no, był cud nad Wisłą, był. Bo to był sezon gorszy niż ten wcześniejszy, chociaż to samo miejsce, ale mniej punktów. No ale jednak okazało się, że ten zespół mimo, to jeszcze sobie przejdziemy, mimo kolei losu, które mu jakby dopomogły lekko, w przynajmniej jednym punkcie, broni się, broni. Witajcie serdecznie, koni w parku maszyn. Cześć i czołem, panie naczelny poeto. Dzisiaj już historyku. Cześć, Darku. Cześć, kochani. Właśnie nie wiem, czy pamiętasz, jak zacząłeś ten ostatni odcinek, już wyluzujmy troszeczkę, przesadziliśmy z tą dramaturgią, że dokładnie zacząłeś w tych słowach. A to czekaj, odcinek, to było na serio? Ten odcinek zapowiadający sezon 2021 w wykonaniu Grudziądzan, czyli że za nimi najgorszy sezon w Ekstralidze. Siódmy z rzędu. I co teraz? Tak. Chyba trzeba wrócić do Dnia Świra i powiedzieć to samo. Ósmy sezon i znowu za nimi najgorszy, bo w tamtym zdobyli 10 punktów, teraz to jest 7 i jako jedna drużyna w całej lidze nie zdobywa nawet bonusa jednego. Nawet bonusa jednego. Remisuje za to 3 spotkania na domowym torze, w tym to bezpośrednie z Zieloną Górą, po którym to spotkaniu połowa Polski na czele z telewizją myślą, że to już jest po ptokach. Już ten Grudziądz jednak będzie rzeczywiście miał najgorszy sezon, ale okraszony spadkiem. A tu właśnie to spotkanie 22 sierpnia z Czerwą, która to już wiadomo, że jedzie o pietruszkę, niby o pieniądze i wiadomo o splendor, bo to przecież profesjonaliści, ale jednak z tej cytryny nie wszystek w soku został wyciśnięty. Bałem się strasznie tego sezonu w wykonaniu GKM-u. Już nie pamiętam dokładnie, co tam naplotłem w tym odcinku z początku tego, tej naszej działalności. No, to kurczę, w zasadzie powiem ci szczerze, nie wiem, czy w tym może puścimy ten poprzedni odcinek. Przewidziałem ZZ-kę za Wufindena, ale no, kurczę, to jest, nie ma co się śmiać, tutaj trzeba to sprawdzać. Natomiast wiesz, przede wszystkim brak atmosfery, wydaje mi się, że to było to, co siedziało mi z tyłu głowy, czyli te 3 charaktery, które generalnie ni hu hu, to znaczy tak, 2 z poprzedniego sezonu, czyli Niki Pedersen, Dzik, i Przemek Pawlicki, który również no, należy do Pawlickich, czyli do nie najłatwiejszych stworów żużlowych na tym świecie. Chociaż sympatyczny zawodnik, to jednak wiadomo, że po prostu jego charakter jest dość mocny mimo wszystko i to, jak będzie się dogadywało z Pedersenem, bałem się tego. Bałem się też, bo wiem, że między Kasprzakiem a Pedersenem, czy Kasprzakiem a Pawlickim, nie ma jakiejś, nie było miłości nigdy. Już nie mówię, żeby się mieli tam obciskiwać gdzieś, no chyba, że poza kamerami, ale... A ja, Darku, to było, że tak powiem, chciałbym tak trochę sparodiować Artiama Łaguty, który ostatnio był w kanale sportowym w Hyde Parku i zapytany właśnie o relację, bardzo chyba najlepsza odpowiedź jego, relację w drużynie, jak to było i jak jeździł z Nikim Pedersenem, to z tym takim swoim uśmiechem mówi: no jak to z Nikim, no jedno się umawiasz, a potem jedziecie w jak, jest zupełnie inaczej. Więc jakby strata po 2020 Artioma, to już myślę, że był duży cios taki, po którym się nie podnieśli.
Chociaż średnie wiadomo, że tych właśnie dwóch bohaterów, którzy upadli, bo naprawdę ten 2020 mieli tragiczny, i Kasprzak, i Pawlicki, to tutaj się podnieśli tak na wysokość takiego przykucu, bo na pewno z kolan nie wstali do końca. Więc to trochę uratowało ten myślę, sezon, a szczególnie te ostatnie mecze, ale to było właśnie to, że nie było Artioma, miała być jedność, miało być właśnie teamwork, miało być to, że Niki zapowiadał, że będzie takim właśnie team playerem, a potem Przemek przecież też w wywiadach czasami nawet przemilczał te pytania, jak to tak naprawdę jest z Nikim. No przecież sam Pawlicki mówił o przełomie, że on w ogóle jest zdolny współpracować, tylko no właśnie poczekajcie, aż zawitacie do parku maszyn, i to nie tego parku maszyn, i wtedy dopiero będzie chryja. Przypominamy grzecznie wszystkim, kochani, o tym, że jest Patronite. Nie rozwijamy się, ale macie tutaj wideo między innymi, które to wskazuje, co można zyskać wspierając nas. Oczywiście zapraszamy również na Instagramy, Twittery pod aliasem Park Maszyn, i teraz dźwięcznie kontynuujemy sezon 2021. To, co myśleliśmy, że będzie, to, co wyszło. Generalnie problemem w tym zespole było to, że choć Tor w zeszłym roku był drugim najlepszym w lidze do ścigania, i Bierę, i Łaguta byli w czołówce, jeśli chodzi o zawodników na dystansie, no to tutaj jednak okazało się, że to jest zresztą od kilku lat już nie Tor Grudziądzki, o tym się mówi, że to już nie są te same ścieżki, już nie ta sama nawierzchnia, to już tak nie żre jak kiedyś, kiedy pamiętamy, ten Grudziądz tylko i wyłącznie utrzymywał się w tej ekstralidze dzięki Owalowi przy Halera. No a tutaj, tak jak powiedzieliśmy sobie, oczywiście wszystkie punkty zdobyte u siebie, ale mecz z Wrocławiem, Pimsfendem zrobiony, no a z Częstochową to już też, to nie jest ten mecz z Częstochową, która to tam lała te gorzowy i inne. No właśnie, Darku, a propos tego naszego odcinka przed tym sezonem 2021, to tam mówiliśmy, że no z kilkoma zespołami będzie miała szansę wygrać drużyna GKM-u, ale raczej nie z Częstochową, którą ustaliwaliśmy gdzieś tam w czubie tabeli, więc to akurat nam totalnie nie poszło, to ten strzał, ten wynik. No tak, ale tak patrzymy sobie na ten rozkład tych średnich, to Kasprzak lepiej, Pawlicki lepiej, Pedersen minimalnie, ale lepiej. Jak już porównywaliśmy też te średnie Krakowiaka, chociaż Krakowiak nie robił tych, wiadomo, wyników w Grudziądzu, tylko w Zielonej Górze, ale też lepiej. No ale właśnie, brak Artioma i fatalny, ale to fatalny do tego stopnia, że musiał odejść z tej ligi sezon Kenneta Bierę, i mamy to, co mamy, że tak naprawdę jeszcze gorszy ten sezon niż poprzedni. I tak naprawdę nawet ciężko było tam coś analizować oprócz tego ostatniego meczu. No wiadomo, ja na przykład ich podziwiam za ten mecz z Lublinem, bo tam akurat taśma była Nikiego, pamiętamy to, i tam faktycznie mogli pokusić o zwycięstwo takie prawdziwe, za które byliby pamiętani. Kenneth Bierę jedzie mecz życia znowu. Tak, za które byliby pamiętani może właśnie za ten sezon, a tak to tak naprawdę właśnie z tego cudu nad Wisłą nowo przewartościowanego w Grudziądzu. Masz pan rację. Tak jak powiedziałeś, chociaż skok czyni Przemek Pawlicki, i to jak pamiętacie sobie nasze podsumowanie zespołu z Grudziądza, o tutaj, to on nie pokonywał jednak żadnych tuzów. To raczej tam próżno było szukać liderów na liście zawodników przez niego zwyciężonych. Raczej to były te U24 i juniorzy, i to był ten problem. Niki Pedersen jak mógł, tak to wszystko holował, ale jednak zwłaszcza w drugiej części już chyba nie chciało. Odechciało mu się, zresztą też Dzwona zaliczył, to trzeba sobie przypomnieć w meczu z Toruniem u siebie zremisowanym. To jednak tutaj zabrakło tego wyrównania. Krzysiek Kasprzak poza dobrym meczem z Wrocławiem, ale wiadomo, tam jesteśmy osłabieni Wolfindenem, potem jedzie fatalne z Gorzowem i Toruniem, przychodzi Paweł Miesiąc, który nie zawodził, ale tutaj trzeba było lidera, bo i Kasprzak, jak powiedziałeś, Bierę jadą naprawdę słabe mecze. Tutaj musi być ktoś, kto nie pojedzie tego samego, bo to wtedy jest pyrrusowa zamiana, i niestety tak to wyglądało. Ale żeby nie psioczyć tak strasznie na to, co było w Grudziądzu, no to trzeba powiedzieć, że najgorsi juniorzy w Ekstralidze w sezonie 2020 już takimi fatalnymi nie byli.
w sezonie 2021, bo jednak Bartkowiak i Zieliński, zwłaszcza Bartkowiak, chociaż tam się różnie układało, pokazali trochę dobrego żużla i to był taki promyk nadziei, można powiedzieć. Płonnej, ale jednak, bo dziś już obu nie ma w tym zespole. No tak, dzisiaj to tak naprawdę ciężko było mówić przed tym sezonem poprzednim, że jakaś wielka siła tutaj jest w tych juniorach, to teraz po odejściu jednego i drugiego, tak, o których tak naprawdę nawet już Kościecha Robert, czyli trener grupy juniorów, z których, jak to powiedział w wywiadzie, ostał mu się tylko Rogacki z całej ekipy, którą zaczynał trenować, to tak naprawdę pogodził się już z tym dużo wcześniej i tak cieszyli się, że w ogóle ten Bartkowiak został wypożyczony na ten poprzedni sezon z Gorzowa. Teraz było wiadomo, że wróci. A Patryk, no właśnie, przepraszam, Denis, to tak naprawdę nie wiadomo. Też tak jakby tutaj wypowiedział się, że no chciał zmienić środowisko, chciał gdzieś odejść i dalej się rozwijać, więc odszedł do Torunia. I zostaje tak naprawdę co? No wyrwa taka, jak nasza dziura budżetowa w Polsce, i przychodzi Plutra, taka mała taśma klejąca, która tak naprawdę nie chyci nawet początku tej dziurki. Tak się wydaje, że wcale tutaj Leszno nie wzmocniło swojego rywala, tylko może nie będzie tak bardzo odstawał ten Grudziądz w tych biegach juniorskich. I długo, długo nic. I chyba takim promykiem nadziei to może być Wiktor Rafalski, o którym się dużo mówi, który dopiero w grudniu skończył 16 lat, ale naprawdę będzie brakowało tego Bartkowiaka i Zielińskiego. Otóż to. Spójrzmy sobie w takim razie na skład, jeśli chodzi, zaraz przejdziemy do juniorów, sezon 2022. Mamy tutaj Tarasienkę, którego zaliczamy z Patrykiem do liderów, do tej formacji na końcu przejdziemy. Mamy właśnie Jakobsena, który przychodzi i tak dalej. Przed sezonem 2021 Buczek poszedł wek do Lublina po słabym sezonie, a przyszedł właśnie i Kasprzak, i Bartkowiak na wypożyczenie, i Krakowiak z Zielonej Góry. Teraz można powiedzieć, że chyba te nazwiska są jeszcze większe i ja się bardzo cieszę, że to Leszno zdecydowało się, przejdźmy zatem do juniorów, na wypożyczenie Pludry akurat tutaj. Bo jednak ta formacja przed tym, i tak w ogóle przy przyjściu Pludry, i tak jest osłabiona moim zdaniem, jeśli chodzi o suche liczby. Jeżeli porównamy sobie to, jaką siłą dysponuje ta formacja w tym roku do poprzedniego. Patryku, mamy tutaj właśnie, kogo byś wystawił do wespół z Kacprem Pludrą do składu? Jak widzisz ich moc na jeśli chodzi o porównanie do innych zespołów w Ekstralidze? No chyba Rogacki. Właśnie z racji tego tak naprawdę, że przed nim jakaś jest przyszłość, to jest młody zawodnik, najmłodszy z tej całej kadry, zapowiadający się całkiem dobrze, jeśli chodzi o taką dalszą przyszłość, bo wydaje się, że jednak to nie ten sezon i dla niego, czy Łobodzińskiego, żeby gdzieś tam strasznie rozwój można było obserwować w tym 2022 roku, ale właśnie ten 17-latek Rogacki, który 17 skończy w tym roku, on powinien być tym głównodowodzącym. No chyba, że ten Rafalski, ale to też ciężko mówić, na jakim poziomie to jest talent. Mówi się, że jest to naprawdę sporego kalibru zawodnik z papierami na jazdę, ale no zobaczymy, bo tak naprawdę nie pamiętam nawet, żeby się gdzieś to o nim mówiło przy okazji dępejątów czy jakichś innych zawodów, a także Orgacki i oczywiście Plutra, bo tutaj nie ma żadnej konkurencji. Tak jest. Jeśli chodzi o siłę tego zespołu, to nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o biegi juniorskie, bo w zasadzie Orgacki nie zdobył ani jednego punktu w zeszłym sezonie. Łobodziński, który ewentualnie, to jest jedyny zawodnik, który ma jakieś statystyki, no ale to była druga liga, to było Opole i tam poza Iwaciciem naprawdę nie pokonał nikogo za wielkiego juniorów z Poznania i tam miał średnią 1,29 w biegach juniorskich. Natomiast jeśli chodzi o Kaspra Pludrę, to oczywiście
to jest zawodnik, który już, o którym wielokrotnie wspomniałem, że bardzo ładnie jeździ, tak jak Krzysiek Sadurski, Kacper Pludra, to się miło ogląda, to nie jest skuteczność Ratajczaka, ale naprawdę ci juniorzy z Leszna wychodzą spod naprawdę dobrej ręki, albo po prostu chłopaki wiedzą, jak się na tej szkapie trzymać. Natomiast Kacper Pludra miał chyba tylko Kacper, przepraszam, Karol Żupiński miał gorszą średnią, jeśli chodzi o występy w biegach juniorskich w zeszłym roku, bo Kacper Pludra to miał okolice 1,23, nawet Ragus Fabian, nie ujmując mu nic, ale miał średnią 1,66, a do takich aż Orłów nie należał, więc tutaj jakby z trzech punktów, z malutkim haczykiem na bieg, jeśli chodzi o ten bieg juniorski, czy najbardziej kluczowy, no mamy średnią, jeśli chodzi o zwykłe liczby, 1,98, no to jest słabo i niestety, ale jak patrzę sobie na tu moje rozpiski, to mówię, jakby za strasznie się nie... aż tak strasznie nie ma spadku, jeśli chodzi o jakość do tej formacji, ale mimo wszystko to jest najsłabsza formacja moim zdaniem w lidze i jak sobie patrzę, czy to tor domowy, czy wyjazdowy, to jest spora jednak. Na wyjazdach nie aż tak. Na wyjazdach wydaje mi się, że zobaczymy, jak to będzie, ale spekulując mogę powiedzieć, że Toruń, Gorzów to są zespoły, które ewentualnie... Jeżeli ten Kacper naprawdę miałby dobry sezon, to jest gdzieś w zasięgu, ale to jednak są ogony w tej lidze. Tak, no zależy, jak to się tak naprawdę ułoży też w Stali Gorzów, ale dla mnie to jest przepaść między właśnie GKM-em, który też daje na 8 miejscu, jeśli chodzi o tą formację juniorską, a 7 zespołem toruńskim, który według mnie tutaj, według moich wyliczeń, to będzie miał już sporą przewagę, ale z kolei blisko tego Torunia dla mnie na ten moment jest Stal Gorzów, bo też tak nie wiem, właśnie ten Paluch Churysz, czy to będzie coś więcej niż 1-0 w tym pierwszym sezonie, tak naprawdę nie wiadomo. Bartkowiak też, jakkolwiek, no, szkoda go, że odszedł z tego Grudziądza, ale jednak to było 0,872, więc też bez rewelacji na pewno. Można stwierdzić, kończąc temat juniorów, że presja na pozostałych formacjach będzie spora, bo tutaj naprawdę, jeżeli zrobią 4-5 punktów, to uważam, że już będzie ponad to, co o nich mówią cyferki, ale to i tak jest bardzo mało, bo taka Częstochowa czy Lublin to spokojnie 9, 10, 11, nawet 12, no wiemy, ile potrafili zdobywać w tym sezonie. Natomiast jeśli chodzi o drugą linię, Patryku, w drugiej linii mamy tutaj, no cóż, wybraliśmy sobie Jakobsena i Krakowiaka oczywiście. Jakobsen przez to, że jest starszym zawodnikiem, nie może jechać spod rezerwy, będzie na bank. Prawdopodobnie wystawiany do składu i będzie rozpoczynał mecz, więc na nim teoretycznie większa presja. Norbert jako U23 będzie się czaił. No i mamy właśnie tutaj Krzyśka Kasprzaka, który w zeszłym roku, mimo iż na przykład bardzo ładnie pojechał z tą Częstochową, i jak Patryk powiedziałeś, był ojcem razem z Pawlickim tego sukcesu, to jednak nie na tyle pojechał dobrze w tym sezonie, żeby zasłużyć sobie na miano lidera mimo wszystko. Tak, no tym bardziej, że wydaje się, że jednak ten Tarasienko, który przechodzi za Bierę, to jednak on będzie tutaj bardziej przydatny jako prowadzący parę, a wiadomo, że Pawlicki miał ten skok, faktycznie odbijał się prawie z dna, ale jednak no to na pewno będzie lider i razem młodszy, a dwa gdzieś tam te pokłady jeszcze talentu chyba bardziej u niego widać i tą szansę na odbudowę niż u Kasprzaka, chociaż jemu też oczywiście nie odbieramy nic i też fajnie, jakby jemu też to wszystko poukładało. Może ten sezon cały przejechany w Grand Prix jakoś wpłynie, kto wie, tak samo może jak na Bercona. Kasprzak pojechał słabszy sezon o wiele, aż tak strasznie nie, bo żeby tam Pawlicki robił średnie 2-0, ale miał lepsze mecze, w sensie miał na przykład ten z Toruniem u siebie 12+1, miał właśnie z tym Wrockiem czy z Częstochową. Przemkowi tak naprawdę wyszedł tylko jeden mecz na miarę jego możliwości, chociaż też miał dość równą formę mimo wszystko, to była taka solidna... liderowa druga linia, można powiedzieć, w zeszłym roku, bo to jednak na Bierę wydawało nam się i na Pedersenie spoczywało to robienie punktów, powinno spoczywać. No nic, mamy, Patryku, tę trójkę w takim razie. Jak widzisz, jak oceniasz ich szanse, ich moc w tym sezonie, jak oni przyłożą się do tego? No, dla mnie to będzie z racji tego, że tak fatalny miał sezon
zarówno JPSN, jak i Smektała. No, jeden debiutował w Ekstralidze, drugi debiutował poza zespołem macierzysty, w którym się wychował. Pierwszy dla niego sezon, więc może to ten 2022 dla obu będzie jakimś przełomem, ale tutaj wydaje się, że GKM lekko przewyższa właśnie tymi średnimi tą formację z Częstochowy, więc niżej dla mnie to jest Ostrowia i właśnie Częstochowa, więc GKM na szóstym miejscu, jeśli chodzi o tych doparowych. No właśnie, wydaje mi się, że w tym roku ta formacja, ta siła rośnie jednak, bo zakładam, że Jakobsen, który miał 1,86 w zeszłym roku, ale jak pamiętamy sobie odcinek o Gnieźnie, który też wyszedł, czy wyjdzie, bo chyba Ekstraliga, nie, wyszedł, dobrze mówię, Gniezno poszło na pierwszy rzut ognia, rzut oka, natomiast na pierwszy ogień za długo przed komputerem. 9,14 robił, jeśli chodzi o średnią meczową, no tutaj zakładam, że będzie lepiej od Krakowiaka i to jest ten wzrost ewentualnie, chociaż Norbertowi życzę, szkoda, że został, mógł przejść do tego Gniezna, w końcu tam się wychował, miałby pewniejsze chyba, byłby na pewno wzmocnieniem tej formacji, no ale został tutaj, życzę mu lepszego sezonu niż gorszego Lachbauma, o tak może, chociaż z drugiej strony chcę, żeby Jakobsen też dobrze pojechał. No cóż, KK tak naprawdę notuje lepszy sezon w zeszłym roku, jak powiedzieliśmy sobie, niż ten 1-2 z 2020, ale to jeszcze nie jest 2019, gdzie tam było 1-7. I to był w zasadzie ten, no od 2018, gdzie miał, to był ostatni sezon, gdzie miał 2-0, to już nie jest ten sam zawodnik, natomiast Jakobsen, no cóż, miał ponad średnią 2-0 w 2020, w zeszłym roku tylko na torze domowym w Gnieźnie. Zakręcił się wokół tej liczby, natomiast wyjazdy miał jednak najsłabsze, jeśli chodzi o seniorów. No ale w 2019 to była tam średnia 0,9, ale chyba kilka tylko biegów, nie pamiętam jak długo on pojechał, więc to jest zawodnik, taki kameleon trochę, nie wiadomo czy on może, czy wyskoczy, czy nie. Na pewno zgadzam się z tobą, że to jest porównywalna siła do Częstochowy, lecz no nie jest tak daleko, aż strasznie. Mimo wszystko potencjalnie, jeśli chodzi o to, chociaż wiadomo, że Licji na przykład ma więcej doświadczenia ekstraligowego niż Jakobsen. Wiesz co, tak patrzę na te twoje zapiski, to faktycznie te trzy drużyny, więc jeszcze zaraz te Unia Leszno, czyli Belego i Licji, to naprawdę nie za bardzo odstają w górę. Już potem tak naprawdę chyba ta Stal Gorzów troszeczkę lepiej wygląda, ale faktycznie te trzy zespoły są obok siebie, więc też już tu teraz spoilując Unię Leszno mam na piątym miejscu w tych formacjach. No gdyby obaj zawodnicy, może tak, gdyby zarówno Jakobsen, dajmy na to, jak i Kasprzak zrobili w tym roku po 1-5, to zakładając, że jeden z nich pojedzie w pięciu biegach w nominowanym, a no, chociaż raczej nie, bo będą pewnie taktyczne i tutaj jakby to o to się rozchodzi, ale gdyby ewentualnie, powiedzmy, że nie ma tych taktycznych, no to zdobyliby 13,5 punkta według tych średnich, jeżeli właśnie, no co z 1,86 na 1,5 można przyjąć, że to jest dość racjonalne podejście, przynajmniej moim zdaniem a propos tego, co Fredrik może wykręcić, ale jeżeli Krzysiek nie pojedzie lepiej, to te 13,5 punkta to będzie poziom zeszłego roku Pawlickiego z Licejem, czyli formacji, która zawiodła i to sporo jednak mimo wszystko oczekiwania, bo pojechała sezon wiele poniżej oczekiwań. To jest mało, 1,5 na obu. Tak, i to tyle, ta formacja doparowa, jak to my ją nazywamy, druga linia i teraz liderzy. Chociaż przepraszam, tylko dodam, że tak. Jeszcze wydaje mi się, że Ostrów ma ciutkę gorszą drugą linię niż Grudziądz, czyli na szóstym miejscu planuje sam ten w ogóle zespół, jeśli chodzi o tę linię. Mhm. Okej. Okay. Ja tak samo mam u siebie, więc przechodzimy do tych liderów. Niki Petersen, Tarasenko i Przemysław Pawlicki. No właśnie, tutaj jest dużo niewiadomych, też z tego wywiadu z rodziną pana Tarasenki, czyli z bratem matki, czyli z Artyomem Łagutą, z rozmową właśnie a propos Tarasenki. Wiemy, że Artyom ma pomóc, już były jakieś rozmowy a propos tego, jak ma jeździć na tym owalu gruziąskim, jak to ma, jaki motor, jaki silnik ma dobrać, więc
Już tutaj są zapowiedzi wujka, że będzie pomagał. A to może się przełożyć na lepszy wynik niż te moje kalkulacje a propos tego przejścia Tarasenki z bardzo dobrej średniej z pierwszej ligi, czyli 2,219 na Ekstraligę. Mi tu wychodzi, że będzie miał około 1,5, 1,6, ale właśnie no, po tych wskazówkach wuja, kto wie, może i będzie 1,8. Powinien no być, powinien, i... tak się wydaje, że nie powinien być do ruszenia do końca sezonu. Myślę, że jednak sobie poradzi, chociaż nie wiadomo jak to będzie, jako lider właśnie w tym zespole. Pytanie, jak sobie poradzi na domowym owalu, bo jednak tam będzie mógł się natrenować. Natomiast jeśli chodzi o Nikiego, to kolejny sezon i pytanie kolejne, czy on będzie w stanie kręcić tę średnią około 2 punktów, tak? I w zeszłym roku zdarzały mu się słabe końcówki meczów, ale wiadomo, że to już wtedy jest często po ptokach i to też ciężko tak liczyć do jego mocy. No, te statystyki, te liczby są po coś, ale wiadomo, że to jest spory błąd w tym jednak jest i ta jego średnia, ta moc 2-0, ona oddaje i nie oddaje tego, tą jego dyspozycję, czy nadal stan faktyczny, jeśli chodzi o tego już mocno doświadczonego zawodnika, ale gdyby zakręcił się znowu koło takiej średniej, no to cóż, ja bym bardzo chciał, żeby Przemek pojechał sezon minimum 1-8, 1-9. Wydaje mi się, że to jest kompletnie stać go na 1-9, ale to jest bardzo dobry sezon Przemka. Wydaje mi się, że więcej to skok, to jakiś niesamowity naprawdę, tak jak w tym roku, a w stosunku do, w sensie 2021 do 2020. Chciałbym, żeby ten Tarasienko zakręcił się wokół 1,75. Tu wydaje mi się, że jak zakręci się wokół 2-0 na domowym owalu, to będzie z niego pociecha. Wydaje mi się, że coś mi mówi, że on bardziej by sobie poradził niż jego kolega z Bydgoszczy, który przeszedł do Leszna, czyli Bellego. Myślę, że formacja liderów tak plasuje mi się, powiem szczerze, no blisko Lublina, patrząc tylko na te liczby, na tego słabego Hampela mimo wszystko i nie tak daleko Leszna, do której tej formacji przychodzi Peter Pawlicki teraz z racji konieczności. Ja ich mam na 7 miejscu, ale znowu to jest nieduża przewaga formacji, która jest u mnie na numerze 6, czyli Częstochowa, a i ten Lublin, który no, słynie z tego, że tych liderów to ma takich nieliderów, więc z tego tak zwanego 6 razy 8, więc tutaj naprawdę ta formacja się zupełnie nie wybija na tle innych, więc 7 miejsce, 2 miejsca niżej niż Lublin, niż wicemistrz Polski, ale jednak tutaj tylko tak naprawdę nad Ostrowią, która no, znowu blado wypada. Chociaż fingers crossed, żeby wiadomo, się zadziało na tym dole też. To prawda. No i pytanie, czy jest... no nie, w zasadzie, przepraszam, już chciałem powiedzieć o tych rezerwowych, ale już sobie odpowiedzieliśmy. Jedynym rezerwowym jest sensownym, jest póki co Norbert Krakowiak. Bo oczywiście... Wiadomo, tutaj nie załączyliśmy do naszej tabelki tego całego składu U24, no wiadomo, że sporo z tych zawodników to jednak są wynalazki i po to właśnie są w tej U24, żeby tam jeździli, ale przecież jest kilka zawodników, Patryku, o których można by pomyśleć, że mnie może coś tam jednak się z tego zrodzi. Jest Rasmus Pedersen na przykład. Pytanie właśnie, czy jest, no nie, chyba nie ma marginesu błędu, prawda, w tym zespole. Nie ma. Jest ta nadzieja a propos Rafalskiego, że on gdzieś tam wyskoczy i ewentualnie będzie mógł zastąpić czy to Orgackiego, no pewnie Orgackiego, ale czy też Pludre, bo kto wie, jak te talenty wyskoczą w tym sezonie juniorskie. Ale oprócz tego to naprawdę tego za bardzo nie widać. Wydaje się jeden błąd taktyczny, no, może nie inaczej, widać zacietrzewienie i może tak powiem odwrotnie, odwrócę kota ogonem, zacietrzewienie Zielonej Góry co do tego, że chcą jak najszybciej powrócić do tej Ekstraligi, bo wydaje się, że naturalnym wyborem tutaj do składu byłby Max Frick, żeby go ciachnąć z tego falbazu, nie udało się. Pewnie druga opcją był Chris Holder, ale
On też tutaj, jak widać, wybrał inną opcję, po prostu też Ekstraliga, ale inna drużyna. Więc to jest chyba to, co stracili, co mogli mieć. Ale nie wiem, czy to chodziło o finanse, czy to właśnie ta Zielona Góra tak mocno wierzy i tak bardzo zapewniali tego Maxa, że jednak po tym roku wrócą na do tej najsilniejszej ligi świata. I tutaj, chociaż ja wiem, czy to by dużo dało, bo naprawdę od tego szóstego miejsca w górę to są zupełnie inne kalibry, jeśli chodzi o całe drużyny, nie mówię o poszczególne formacje. No właśnie, pytanie, kto byłby większym wzmocnieniem, czy właśnie Vadim Tarasenko, który de facto się tu znalazł, bo wiadomo, że raczej Pawlicki i Kasprzak są nie do ruszenia z tego względu, że dwóch Polaków musi być, ewentualnie Norbert Krakowiak by jeździł za Kasprzaka, ale tutaj właśnie albo Tarasenko, albo Chris Holder, albo właśnie Frick. Nie jestem przekonany, że wydaje mi się, że postawiłbym tak jak tutaj zarząd osobiście na Vadima. Przejdźmy w takim razie do analizy szans na tle wszystkich innych zespołów w tej lidze. Patryku, jak widzisz ten GKM Grudziądz? Jaką summa summarum siłą ten zespół dysponuje, gdzie jest w stanie najbardziej zagrozić i napsuć krwi? I które ostatecznie miejsce zdobędzie według ciebie? I czy będzie cud nad Wisłą? O. No właśnie, wydaje się, że jednak paradoksalnie czy nie, może się okazać ten sezon łatwiejszym, jeśli chodzi o utrzymanie, niż ten poprzedni. Tam wydawało się, że jednak dość równym poziomem, przynajmniej przedsezonowo, tutaj błyszczały takie drużyny jak Zielona Góra i Toruń. Toruń lekko odskoczył, ale nie za bardzo. Wiadomo, że tą Zieloną Górę udało się wyprzedzić, a tutaj tak naprawdę chyba mają tylko tego jednego rywala, czyli Ostrowie. I z nimi powinni walczyć i stąd też bardzo ciekawe ustawienie tych par. Tak jak mówiliśmy już w pierwszym odcinku a propos Ostrowa, że w końcu wracamy do tego odbicia lustrzanego, jeśli chodzi o pierwszą rundę i drugą, więc zaczynamy meczem Ostrowa z Grudziądzem i to będzie sprawdzian i papier lakmusowy dla tych obu drużyn i potem rewanż na ostatnią kolejkę, więc już prawie mamy zapewnione ogromne emocje i w pierwszym, i w ostatnim meczu sezonu między tymi dwoma zespołami, a inne to zobaczymy, jak będą się układać, ale ostatecznie niedużą tą przewagę ma u mnie GKM Grudziądz, ale jednak ma nad Ostrowem i ląduje u mnie na siódmym miejscu. Czyli pewne baraże, których nie będzie. Tak jest. Tak. Ja mi się wydaje, że... No tak, powiedziałeś o tym Ostrowie. W odcinku o Arget Malesie byłem chyba, że no to już ten ostatni mecz, wiadomo, mecz życia, czy więcej niż o honor, jeśli chodzi o zespół ostrowski, to będzie ten mecz otwarcia właśnie u siebie z GKM-em i na koniec, ale tam mówiłem o tym, że GKM jeszcze jednak będzie coś w stanie uszczknąć gdzie indziej. No i właśnie oprócz tego, że tutaj jest, na pewno Ostrów jest w zasięgu ręki i to na wyjeździe i u siebie, jeśli chodzi o te zespoły, no to tak zastanawiam się, komu mogliby te punkty urwać, bo mamy tutaj Wrocław, który przyjeżdża, i Gorzów, i to nie będą łatwe mecze. Potem mamy Toruń, ale to nie jest ten Toruń, co w zeszłym roku. To jest Toruń, który jest moim zdaniem o wiele silniejszy na wyjazdach niż u siebie, a ma Moto Arenę, która to już nie jest tą Moto Areną, za którą kiedyś kochaliśmy, czy zespół toruński, za którą ją kochał. No co, Leszno, które przyjedzie na koniec pierwszej rundy, zobaczymy, jak sobie będzie radziło, ale za to Częstochowa, która przyjeżdża w dziewiątej kolejce, to nie jest, to nie wiadomo, czy będzie już po ptokach, czy nie, tak jak w zeszłym sezonie, także to jest pewne utrzymanie, wydaje mi się, mimo wszystko, chociaż już nie może być, jak Ostrów zaskoczy, no to będzie siwy dym, ale więcej jak, to nie będzie lepszy sezon niż w zeszłym roku, maksymalnie 8 punktów. Ja tak nie analizowałem punktowo, ale też nie widzę wyżej i też wydaje mi się, że no właśnie to jest ten paradoks, który może być, że łatwiej mogą mieć z utrzymaniem, ale o te punkty będzie trudniej z racji tego, jak wzmocniły się drużyny, które przynajmniej na papierze powinny być wyżej przed GKM.
Tak, my przepraszamy was w ogóle, czy ja ze swojej strony, że my tak dołujemy strasznie, ale to nie o to chodzi, że my chcemy ten widzieć grudziąc na 7 pozycji. Mamy nadzieję, że poodbieracie punkty wszystkim i równo, tak żebyśmy drżeli, kto wyjdzie z 6 miejsca, czy Wrocław, czy Lublin. Ale mimo wszystko, no suche liczby, tylko na tym się opieramy, bo jednak gdzieś tam zawsze każdy, kto myśli, rozważa podobne rozważania, to jednak gdzieś się opiera na widzi jemu się i my przynajmniej staramy się, żeby to jakieś miało ręce i nogi, żebyśmy przynajmniej mogli się wytłumaczyć, dlaczego nie mieliśmy kompletnie racji na koniec sezonu. A wiadomo, kontuzje, pogoda, przygotowanie toru, walkovery i inne tego typu rzeczy, jakieś tam zażalenia. To wszystko może spowodować, że to wszystko może się zupełnie odwrócić. Wiemy, że ten żużalek nasz taki jest, że nie ma takiego innego sportu na świecie. Nie wiem, że on nie jest w jakiejś tam, nie wiem, księdze rekordów Guinnessa pod jakimś dziwnym, powinien być jakaś kategoria dla żużla, że to są takie rzeczy sprzeczne czasami ze sportem, czy z takim przeciętnym, na pewno sportem motorowym, że on się wymyka tak naprawdę jakimkolwiek ramą, kształtą i ciężko nawet o nim mówić obcym ludziom, tak jak ja tutaj w Holandii próbuję, nie wiem, czy Darku, ty próbowałeś kiedyś sprzedać żużel w Stanach, ale naprawdę ludzie się łapią za głowę, jak opowiadam, jakie są zasady, reguły, co na to wpływa na wynik, naprawdę to wszystko może być zupełnie inaczej, niż my tutaj mówimy. Powiem tak, jak teściom czasami pokażę, jak pojadę do tej Iowa, jaki bieg, to oni się tak emocjonują, że już nawet nie chcę wchodzić dalej w meandry, bo potem to będzie tylko really? Chociaż teściu lubi baseball, a wiadomo, że w baseballu nic się nie dzieje na oko, a wszystko się dzieje w głowie, nie? Jeśli chodzi o taktykę i tak dalej, kto na jakiej bazie, nieważne. Natomiast żonie, jak czasami opowiem, jak my analizujemy, czy przynajmniej pod jakim kątem staramy się, to powiedziała, że w życiu by nie powiedziała, nie? Że mówię szczerze, że to gonienie się jak głupi przez 4 kółka w ogóle ma coś więcej w sobie, ale ma, tylko właśnie to jest wyświechtane, strasznie powiedzenie. Tak myślę, że tak, myślę sobie teraz, że tak dla postronnych to tak jakby rzucić kość po prostu przez 4 psy, i tylko że ta kość leci w kółko i to tak może prosto wyglądać bezmyślnie. Dokładnie, no ale na tym polegamy, co nam Bozia daje tak naprawdę i jak sobie analizuję te sezony wcześniej, to no nie ma aż takich strasznie rozbieżności. Ciężej jest wytypować chyba pojedynczy mecz niż sezon dla danej drużyny, chociaż zdarzały się już, wiadomo, przypadki takie, że zespół zaskakiwał i to niesamowicie. Ale to tyle, jeśli chodzi chyba o ten odcinek, kochani. Mhm. Zapraszamy do podzielenia się z nami waszą opinią, jak waszym zdaniem GKM Grudziądz poradzi sobie w tym roku w PGE Ekstralidze. Oczywiście zapraszamy serdecznie do podzielenia się z nami waszą opinią, jak waszym zdaniem poradzi sobie w tym roku zespół GKM Grudziądz na tle innych zespołów w PGE Ekstralidze. I oczywiście nie pytamy tylko fanów z Grudziądza. Nie, wszystkich oczywiście. I to też z tych z pierwszej ligi, którzy śledzą tą najlepszą ligę świata na pewno. Także wy też proszę, dzielcie się swoimi wytypowaniami. Nie wiem, może pod tym odcinkiem jakąś taką listę, każdy da tych swojej ósemki, może taki pomysł, ale podzielcie się i swoimi typowaniami i też tymi odcinkami naszym contentem, naszym kanałem, z tym, których to może zainteresować. Jest teraz do przekopania sporo odcinków, żeby zobaczyć, czy to da się jakoś zjeść, także spokojnie możecie się tym parkiem maszyn dzieli ze swoimi kolegami. Zawsze staram się kończyć twoje myśli, ja zapomniałem, że to poza anteną zazwyczaj. Także to chyba warto już skończyć i darować sobie jeszcze jakieś zapowiedzi inne. Jeszcze tylko przypominamy o patronite.pl, tam macie i tutaj wideo i macie tam na stronie internetowej wyszczególnione, jak możecie nas wesprzeć i na przykład zapewnić sobie jakiś tam od nas, jakiś tam malutki dar, podarunek. Różnie to bywa, przynajmniej to nieco, co gdzie to było, w Landshut, tak? Fontanna? Tak. Kto widział ten odcinek, ten wie. Dziękujemy serdecznie, kochani, za uwagę, za cierpliwość, Patryku, za spędzony czas i do usłyszenia już niedługo. Dzięki, kochani, trzymajcie się. Pa, pa.